Nowy rok, nowy projekt. Chciałbym Wam w ramach wstępu najpierw powiedzieć, dlaczego. Dlaczego nowy projekt i dlaczego akurat o tym? Otóż chciałbym w tym roku, w tych naszych odcinkach, postawić na słowo Boże. Dlaczego? Otóż przypomina mi się taka historia, która miała miejsce. Prawie rok. Otóż, jak byłem w szkole we Włoszech, tam rozpoczynaliśmy dzień od medytacji. Braliśmy jakiś temat, czy najczęściej jakieś jedno zdanie z Pisma Świętego, które najpierw staraliśmy się rozważyć, zrozumieć. Później przez cały dzień staraliśmy się je realizować w różny sposób, a wieczorami znowu w tym samym gremium osób spotykaliśmy się i dzieliliśmy się radością z tego, co udało nam się w kontekście tego słowa Bożego zrobić. I powiem Wam tak, że tamten czas. U Uważam za czas taki duchowo bardzo produktywny. Czas, który po pierwsze dawał naprawdę taką radość z tego, że udawało się wiele pięknych doświadczeń w ciągu dnia zrealizować. Druga sprawa, człowiek był mniej zdenerwowany, więcej w nim było spokoju, więcej było też radości z tego, co udawało mi się w ciągu dnia przeżywać. I stwierdziłem, że chcę wrócić do tamtego czasu, przynajmniej do doświadczenia tamtego czasu, a przy okazji chcę Was też wciągnąć do tego, do tej przygody. Bo dzięki temu, że rozważamy Słowo Boże, naprawdę życie staje się bardziej konkretne. My zwracamy uwagę na to, co chcemy zrobić, w jaki sposób chcemy zrobić, a więc dbamy o te różne elementy, które są obecne w naszej codzienności. Trochę może to dziwnie zabrzmi, ale to jest fenomenalna przygoda ze Słowem Bożym. Kierowanie się nim, poznawanie go, wprowadzanie je w życie, to może naprawdę przynieść wiele, wiele pięknych chwil. Wydaje mi się też, że w każdym z nas jest, jest naprawdę dużo piękna, ale to piękno niestety jest uśpione, nieraz poblokowane różnymi rzeczami, nieraz coś nas krępuje, nieraz nie wiemy co zrobić, w jaki sposób postąpić, dużo mamy wątpliwości i niestety to piękno i dobro, które jest w nas powodujemy, że jest uśpione, w drzemie w nas. Chciałbym, żeby te nasze odcinki, te nasze spotkania rozbudziły nas troszkę i pozwoliły nam wewnętrznie rozkwitnąć. Po to też robię ten projekt, aby was zachęcić do tego, żeby żyć bardziej konkretnie swoją codziennością, bo rozważanie słowa Bożego, kierowanie się nim to wcale nie musi być związane z rezygnacją ze wszystkiego, co się w ciągu dnia w normalnym rytmie dzieje. Czytanie słowa Bożego może sprawić, że bardziej tu konkretnie będzie Będziemy przeżywać, bardziej będziemy konkretnie to odkrywać i na pewno lepiej to wykorzystywać. Czyli nasza codzienność ze Słowem Bożym nie musi konkurować, nie musi rywalizować, nie musimy póki co niczego, z niczego rezygnować, póki co zastanówmy się, postawić Słowo Boże, rozważyć je, wprowadzić je w czyn i sami zobaczycie, co będzie się działo w waszej codzienności. Zatem najpierw intro, a po intrze, już normalny odcinek o Słowie. Po tym wprowadzeniu, dlaczego chcę realizować ten projekt, nie wiem, czy Was zachęciło to, czy nie. W każdym bądź razie, we mnie to powoduje, że ogromną radość, że będę starał się tym bardziej dzielić z Wami, bo staram się tym żyć. Dzisiejszy fragment nie jest przypadkowy. Specjalnie gołuje na pierwszym miejscu, chociaż miał konkurencję, ale dlaczego akurat ten fragment? Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami. Każdy z nas w niedzielę, w, przy różnych okazjach, słucha słowa Bożego. No i co z tego? Co dalej? Słuchamy wielu rzeczy, docierają do nas przeróżne informacje, i to wcale nie musi niczemu przeszkadzać. Mądrością będzie to, że będziemy potrafili te wszystkie różne docierające do nas informacje, więc. Słowa, dźwięki, tak wyselekcjonować, tak porozdzielać, żeby rzeczywiście wybrać ten najważniejszy i za nim pójść, i jego zrealizować w swojej codzienności. Dlatego otwieranie słowa Boga zachęcam Was do tego, żeby ten list Jakuba, pierwszy rozdział, trochę więcej przeczytać niż tylko to jedno zdanie bo może nam powiedzieć naprawdę bardzo dużo to jest okazja, żeby pozwolić Panu Bogu coś sobie powiedzieć. A co On może nam powiedzieć? Otóż może powiedzieć nam, do czego nas dzisiaj zaprasza. Wiele jest czynności w ciągu dnia i wiele jest takich, w których nam się czegoś nie chce robić. Są zajęcia, na które mamy chęci, na niektóre nie mamy chęci. Jeśli zrozumiemy, że w jakimś momencie sytuacji naszego dnia jesteśmy zaproszeni do tego, żeby coś zrobić, to myślę, że odczujemy, że my jesteśmy ważni w tym zadaniu. Skoro Pan Bóg mnie zaprasza do tego zadania, to znaczy, że jestem ważny. To znaczy, że jestem potrzebny. Zatem warto usłyszeć jego zaproszenia. To, że Pan Bóg do nas mówi, to ma też prowadzić nas, i w wielu sytuacjach właśnie zastanawiamy się, co mamy zrobić, co mamy wybrać, jak postąpić. Dlaczego nie posłuchać Pana Boga i właśnie dzięki temu, co usłyszę, podjąć decyzję, dokonać wyboru, pójść za czymś. Zauważmy, że słuchając Pana Boga, wsłuchując się w ten głos, będąc pewnym tego głosu, że to jest Pan Bóg, my nauczymy się tak naprawdę słuchać też innych ludzi i zaczniemy słuchać tego, czego powinniśmy słuchać. A więc usłyszymy więcej, usłyszymy tego człowieka w taki sposób, jaki powinniśmy usłyszeć. Święty Jakub zachęca nas najpierw do słuchania, ale już czujemy, że nie na tym mamy się tylko zatrzymać. Bardzo ważne oczywiście jest to, w co się wsłuchujemy, bo wielu świętych, wielu mądrych mówi, że to, co słuchamy w jakiś sposób kształtuje nas, kształtuje nasz sposób myślenia, a to wpływa też na to, w jaki sposób postępujemy, jak działamy. A to to wszystko, czyli myślenie i działanie, sprawia, że postrzegamy świat w taki, a nie inny sposób. Zatem, jeśli posłucham Pana Boga, wejdę troszkę w tą mentalność, właśnie tego, co Pan Bóg do nas mówi, no to zacznę patrzeć na świat w taki właśnie sposób, jak On Go widzi. W tym słuchaniu ważne jest to, żebyśmy umieli oddzielić, co jest ważne, od tego, co jest nieistotne. Bo te różne właśnie sprawy, które do nas docierają, próbują zanieczyścić trochę nasze serce i spowodują, że nieraz słyszymy, ale to jest obgadywanie, to jest krytykowanie, to jest ocenianie innych ludzi, zatem nic pozytywnego. Te zanieczyszczenia próbują opanować nasze serce. Jeśli na to pozwolimy, no to niestety myślę, że wiele rzeczy stracimy. Słuchając słowa Bożego, czy słuchając innych ludzi, Mamy wrażenie, że i my jesteśmy bardziej obecni w jakiejś sytuacji, ale też i Pan Bóg, czy osoba, którą słucham, jest bardziej obecna dla mnie. I to jest właśnie jeden z owoców też słuchania. Jeśli ja rzeczywiście słucham słowa Bożego, to ja odczuwam bardziej obecność Pana Boga. I tutaj właśnie następuje ten pewien zwrot, o którym też mówi Święty Jakub: że mamy wprowadzać słowo w czyn. Nie tylko słuchać, bo słowo domaga się od nas konkretnych czynów. Ale właśnie zanim zaczniemy działać, musimy usłyszeć. Nie tyle zrozumieć, co usłyszeć. Jeśli ja sobie pomyślę, mam przed sobą cały tydzień i, i będą mi dźwięczyć w tym tygodniu codziennie słowa, że wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo mogę coś usłyszeć, ale nie wprowadzając tego, oszukuję samego siebie. Zatem postaram się w tych różnych sytuacjach w ciągu dnia, tak reagować, żeby rzeczywiście usłyszeć i wprowadzić to w czyn. Święty Jakub dalej, jeśli przeczytamy fragment tego rozdziału, zobaczymy, że porównuje słuchanie do przeglądania się w lustrze, a więc ja mogę zobaczyć siebie, zobaczyć kim ja jestem, jaki jestem obecnie i po jakimś czasie znowu sięgając do tego duchowego lustra, mogę zobaczyć jakieś zmiany. Mogę zobaczyć, że coś we mnie się dokonało. Mogę odkryć swoją tożsamość, odkryć to nie tylko kim ja jestem, ale do czego jestem zaproszony, co mam robić. Zwróćcie uwagę, że to jedno zdanie zachęca nas do tak wielu działań i w perspektywie duchowej i w perspektywie codzienności, pracy, rodziny, relacji. Tak wiele spraw jeszcze musimy usłyszeć i tak wiele z tego, co usłyszymy, musimy wprowadzić w czyn. Zatem na koniec dwa hasła słuchać i wprowadzać w czyn. Cóż więcej nam pozostaje? Życzę Wam do Dobrego tygodnia, tego, żebyśmy rzeczywiście starali się te dobre rzeczy, które usłyszymy od Pana Boga, od innych ludzi, umieli zamienić w konkretny czyn, a więc w coś, co będzie nam towarzyszyło i w myśleniu, i w działaniu naszej codzienności.